Witam wszystkich, tu Lawoskor i zapraszam na Zagrajmy w KOTOR. Po raz już drugi zaczynamy sesję walką. Dobra, Bastila ma włączoną tarczę, ok. I co zrobimy, to Bastila będzie zajmować Bandona. Ja myślę, że będę wykańczać tych dwóch Jedi, którzy i tak nie są zbyt mocni. No, chyba także Power Blastem. Normalny atak. No, pięknie. O, to było szybkie. Tak, Bandon sam w sobie nie jest dość mocny. Pa, po ptokach. Okej, co dostaliśmy? Mamy jego pancerz, który nie jest dość mocny, o ile pamiętam. Właśnie to mi... i także to mi przeszkadzało w grze, że nie ma takich pancerzy, jakie już mamy w KOTORze dwójce, kiedy po prostu mamy tu wszystko, tą pelerynę i... Co dosyć wygląda ładnie i bardziej Jedi, powiedziałbym. A tutaj jeśli nosimy ten pancerz, to wyglądamy jak zwyczajny żołnierz. Zaraz pokażę. Okej, to jest ten pancerz. No, jest taki... Tak, to jest pancerz Dartha Bandona, który wygląda po prostu jak dresy do biegania. No. Tak, ten pancerz chyba jest nawet słabszy od ulepszonego pancerza Echani. Coś tak niejasno pamiętam. Zobaczmy. Zrespawnowały się nam znowu te jaszczury. 3, 4? 3. Nie, 4, kurczę. Zatem co zrobię, to po prostu zabijemy i oraz wrócimy do Anchor Head, żeby oddać Holocron oraz te wszystkie zadania, jakich podjęliśmy się w poprzedniej sesji. Okej, jesteśmy w Anchor Head. Tamte stwory oczywiście pomyliłem z tymi drugimi na Morzu Dune. Te pierwsze, tych pierwszych nie można zabijać, te drugie tak. Jednak są one dosyć podobne do siebie. Stąd moja pomyłka. Okej, teraz pogadajmy z Izizem. Jeszcze przy okazji szybki zapis. Naprawdę zabawny język. Dzięki, dzięki. Nawet nie spodziewałem się, że Jawowie są nieodporni na perswazję mocą. Wiem, że trzeba mieć dosyć duży współczynnik perswazji zwyczajnej, żeby przekonywać ich do większej sumy. No ale pół tysiaka mamy. Dzięki. I Bastila tym razem raczej nie czuła się w nastroju pouczyć nas co do zgubnych skutków manipulowania weak-minded fools. No cóż, spadaj. A właśnie, z Bastilą jeszcze można porozmawiać co do oddania Holocronu. I spytajmy o Holocron. Nie, nie zasługuje. Nie. Bastila jest zbyt miękka. Powinnaś być twarda, jak ja. A, rany. Jak takiej babie można dać Holocron? Z takim tekstem na dzień dobry. Would you deny me even that? I've never denied you anything, Mother.
You may think I don't remember what it was like before I left for the Order, but I do. You were the one who pushed Father to go on one treasure hunt after the other. You loved living in wealth. You think I don't remember the fights? You were eager to send me to the Jedi, even though I didn't want to go. You took Father away from me. And now this holocron is all I have of him. Fool girl. You have a strange way of remembering things. That wasn't... No, I don't wish to argue with you any longer. It's time we parted ways now, for both our benefit. Dobra, wiem, że rozwiązanie dobre, czyli takie, w którym Bastila oddaje holokron Helenie, jest dosyć beznadziejne, ponieważ tracimy, o ile pamiętam, chyba aż pół tysiąca kredytów na leczenie Heleny, która nadal dla mnie nie wygląda na zupełnie chorą. I've learned, for instance, when it is best to walk away from a situation that can only lead to conflict. How can you learn anything when you hear only what you want to hear? Well, go on now. Keep the holocron. It was for you, anyhow. How just go off and die peacefully? And you need tak, to follow tak. Zdychaj. Farewell, mother. May as well be with one of us. Spadaj. Jak nie wiem, podczas wykonywania tego dobrego rozwiązania Helena mówi, że naprawdę jest chora i Bastila daje właśnie te pieniądze, by Helena poleciała aż na Coruscant, by się leczyć, ale naprawdę ta baba tak mi działa na nerwy, że nie będę wykładać kasy. No i durne leczenie. Okej, teraz do Czerki, by oddać się berłowoza. Greetings again from the offices of Zerka Corporation. Zerka. To mnie Czerka. I see that, but do you have the all-important chieftain's gaffy? Tak, tak, masz. Well, that is a very big headache that you've removed. I'm sure there are still sand people out there. O tak, są w wiosce na przykład. I think I'll give you a bonus for this. Even more than lived up to your side of the bargain. Zerka Corporation thanks you. Zobaczmy. And I wouldn't want you to leave without this additional reward. Yes. O tak. Zerka may be a corrupt organization, but that does not justify us using the force for personal gain. Jakie gierki, kobieto. To są źli, biorą od nich kredyty. Prosto. Zobaczmy. Właśnie. Czas sprawdzić trochę stan moich medykamentów w międzyczasie. Trzydzieści zaawansowane, 20. Może jeszcze 5 dokupię. Tak, na wszelki wypadek. Już się pogubiłem, ile kupiłem, ponieważ to okno handlu jest na pewno dosyć niewygodne. Dobra, nic ciekawego. Okej. Teraz idziemy do tej enklawy wojowników, jak to lubię nazywać. Dosyć kojarzy mi się ta nazwa po prostu z enklawą najemników w Neverwinter, dlatego tak przekręcam. Okej, ślimak. Tak, tak. Właśnie, zapomniałem o tym kompletnie wspomnieć. Wraz z zabiciem smoka dostaliśmy perłę kretyńskiego smoka. Jest to przedmiot zaliczany do kryształów, które możemy także dokoptować do naszego miecza świetlnego. Jednak nie przypominam sobie, by był on tak dobry. Dodaje nam chyba plus 1 do obrażeń oraz plus 3 do ataku, coś w tym guście. No dobra. Thank you.
Okej, sprzedajmy mu to. Wow. Nie to chciałem sprzedać. Czy... A, to kupiłem. Okay. Coś mi się znów pomieszało. Dobra, mam także jakieś blastery. A ten jest całkiem niezły. W zasadzie. Dobra. Gdzie ta perełka? Jest naprawdę kiepskie, że nie widać tych wszystkich cech kryształów. Nie są one opłacalne do zbierania, wchodzi na to. No cóż.